Zaufanie i szacunek w relacjach międzyludzkich są podstawą spokojnego i zdrowego życia. Istnieją jednak pewne typy osobowości, które mogą zachwiać, a nawet zniszczyć nasze relacje zbudowane na tych fundamentach. Jak zatem rozpoznać te osobowości? A ze stoickiej perspektywy, jak postępować z tymi ludźmi? Celem tego filmu jest przedstawienie 7 typów ludzi, którym nie należy ufać i szanować w świetle filozofii stoicyzmu. Każdy typ, który tutaj omówimy, reprezentuje osobowości, które możemy spotkać w naszym codziennym życiu i często mogą zaszkodzić naszym relacjom, nie zdając sobie z tego sprawy. Znajomość ich pomoże nam chronić się przed negatywnymi skutkami, jakie mogą wywołać ci ludzie. W naszym filmie szczegółowo wyjaśnimy, jaką postawę należy przyjąć w przypadku każdego typu osobowości, korzystając z nauk stoickich i jak można zarządzać relacjami z takimi osobami. Informacje, których się nauczysz, poprowadzą cię w ustanawianiu zdrowszych i bardziej zrównoważonych relacji. Jeśli interesują cię tego typu treści i chcesz dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. A teraz przeanalizujmy szczegółowo, dlaczego i w jaki sposób należy unikać relacji pozbawionych zaufania i szacunku. Rozdział 1. Ci, którzy myślą, że są mądrzy. Stoicyzm uczy, że prawdziwa mądrość jest rzadka i zwykle objawia się w cichej pewności siebie. Są jednak ludzie, którzy własne poglądy przedstawiają jako prawdę absolutną i bagatelizują zdanie innych. Ci ludzie są znani jako ci, którzy myślą, że są mądrzy, ale daleko im do prawdziwej mądrości. Jak zatem postępować z takimi ludźmi? Pierwszym krokiem jest nie dać się ponieść wpływowi ich słów. Stoicyzm podkreśla znaczenie oceny wszystkich rodzajów informacji z krytycznej perspektywy. Kiedy spotykasz osobę, która uważa się za mądrą, przefiltruj jej pomysły, korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia. Nawet rzeczy, które uważają za całkowicie prawdziwe, zasługują na zakwestionowanie. Inną skuteczną metodą przeciwko takim ludziom jest pokorne kwestionowanie ich pomysłów. Spróbuj zmusić ich do myślenia swoimi pytaniami. Daje to nie tylko możliwość sprawdzenia siły ich argumentów, ale być może pozwala im także dostrzec wady swoich pomysłów. Jednak robiąc to, pamiętaj o zachowaniu ram wzajemnego szacunku. Pamiętaj, że w stoicyzmie mądrość nie dotyczy tylko wiedzy, ale także tego, w jaki sposób wiedza jest wykorzystywana. Prawdziwą mądrość można znaleźć w ciągłym doskonaleniu siebie i pomaganiu innym. Dlatego też, gdy spotykasz ludzi, którzy uważają się za mądrych, staraj się osiągnąć prawdziwą mądrość, harmonizując ich nauki z własną praktyką życiową. Wreszcie, zawsze ufaj swojemu wewnętrznemu głosowi. Ktoś, kto uważa się za mądrego, może cię wprowadzić w błąd, ale twoim najsilniejszym przewodnikiem będą twoje własne doświadczenia i samoocena. Stoicy twierdzą, że wewnętrzne przewodnictwo i osobiste doświadczenie są kluczowe jako przeciwwaga dla informacji zewnętrznych. Odkrycie własnych wewnętrznych barier i zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec takich ludzi to solidne kroki w kierunku zostania prawdziwym mędrcem. Rozdział 2. Arogancy i samokontrolujący. Stoicyzm uczy, że rozwój osobisty i dążenie do mądrości zaczynają się od pokory. Arogancja odnosi się do braku samoświadomości i tendencji do niedoceniania wartości innych. Tego typu ludzie, których często spotykamy w naszym społeczeństwie, mogą mieć szkodliwe skutki, szczególnie w relacjach osobistych i wewnątrz społeczności. Jak więc ze stoickiego punktu widzenia możemy postępować z ludźmi aroganckimi i zadufanymi w sobie? Komunikując się z aroganckimi ludźmi, należy uważać, aby nie karmić ich ego. Zajmując stanowisko wobec takich osób, należy konstruktywnie wyrażać krytykę i unikać ataków osobistych. Dodatkowo możesz utrzymać swoje zdecydowane stanowisko, przedstawiając własne myśli w ramach silnej logiki przeciwko ich poglądom. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie kontrolowania ego. Dlatego, gdy spotkasz osobę arogancką, STW zamknięte RZ wewnętrzny dystans, aby jej zachowanie nie zakłócało twojego osobistego spokoju. Ta odległość zapobiegnie głębokiemu wpływowi ich słów i czynów na ciebie. Ponadto osoby aroganckie często wykazują defensywną postawę wobec krytyki. Dlatego w dialogu z nimi ważne jest, aby wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością. Jeśli naprawdę chcesz zmienić ich zdanie, skuteczniejsze może być zachęcenie ich do myślenia za pomocą pytań, a nie bezpośredniej krytyki. Wreszcie nauki stoicyzmu przypominają nam, że każdy człowiek ma swoje zalety i słabości. Kiedy wchodzisz w interakcję z arogancką osobą, ważne jest, aby pamiętać, że ona również ma potencjał do uczenia się i zmiany.
Biorąc pod uwagę ten potencjał, być może możesz pomóc im przezwyciężyć arogancję, podchodząc do nich z empatią. Co zrobić, żeby poprawić swoją pewność siebie? Wiara w siebie, co powinniśmy zrobić, aby się poprawić? W naszym artykule zatytułowanym znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Nie zapomnij przeczytać artykułu, w którym znajdziesz strategie i wskazówki, które pomogą Ci zwiększyć pewność siebie. Link do artykułu znajdziesz zarówno w sekcji komentarzy, jak i w sekcji opisu. Odkryj różnicę w swoim życiu, zwiększając swoją pewność siebie. Część 3. Osobowości manipulacyjne. Stoicyzm podkreśla znaczenie prawdy i przejrzystości. Osoby manipulujące natomiast wykazują zachowania całkowicie sprzeczne z tymi wartościami. Próbują manipulować i manipulować innymi, aby wspierać własne interesy. Tacy ludzie mogą powodować nieufność i niepokój w naszych relacjach i społeczności. Jak więc ze stoickiego punktu widzenia możemy postępować z ludźmi manipulującymi? Po pierwsze, ważne jest, aby rozpoznać zachowania manipulacyjne. Ci ludzie często próbują Cię kontrolować, stosując techniki manipulacji emocjonalnej. Techniki te obejmują wywoływanie poczucia winy, przesadnych pochwał lub krytyki, kłamstw i zniekształceń. Rozpoznanie takich zachowań jest pierwszym krokiem do ochrony przed ich wpływem. W kontaktach z ludźmi manipulującymi bardzo ważne jest ustalenie granic i ich mocne utrzymanie. Nie dawanie się nabrać na ich sztuczki i zajęcie jasnego stanowiska zmniejszy wpływ ich manipulacji. W filozofii stoickiej istotne jest skupienie się na rzeczach, na które mamy wpływ. Być może nie będziemy w stanie kontrolować zachowania osób manipulujących, ale możemy kontrolować sposób, w jaki na nie reagujemy. Ponadto kluczowa jest otwarta i szczera komunikacja z osobami manipulującymi. Konieczne jest ustalenie prawdy i wyjaśnienie sytuacji poprzez bezpośrednie i spokojne zajęcie się ich wypaczeniami i kłamstwami. To unieważni ich manipulacje i zmniejszy ich wpływ na ciebie. Wreszcie, możesz szukać wsparcia jako sposobu na ochronę siebie w relacjach z ludźmi manipulującymi. Podzielenie się sytuacją z zaufanymi przyjaciółmi lub rodziną i poznanie ich punktu widzenia może pomóc Ci lepiej zrozumieć skutki manipulacji i poradzić sobie z nimi. Ze stoickiej perspektywy możesz zachować swój wewnętrzny spokój i nawiązać zdrowe relacje, przyjmując ostrożną i zdecydowaną postawę wobec ludzi manipulujących. Rozdział 4. Sprawcy przemocy emocjonalnej. Stoicyzm twierdzi, że ludzie mogą prowadzić spokojniejsze i szczęśliwe życie, utrzymując równowagę emocjonalną. Jednakże sprawcy przemocy emocjonalnej to ludzie, którzy zakłócają tę równowagę i szkodzą innym, kontrolując ich emocje. Tacy ludzie mogą wyrządzić poważne szkody, szczególnie w bliskich związkach. Jak więc ze stoickiego punktu widzenia możemy radzić sobie ze sprawcami przemocy emocjonalnej? Rozpoznanie oznak przemocy emocjonalnej jest pierwszym krokiem w postępowaniu z takimi osobami. Sprawcy przemocy emocjonalnej często nieustannie krytykują, poniżają, obwiniają i kontrolują. Z biegiem czasu takie zachowania niszczą pewność siebie człowieka i sprawiają, że czuje się on bezwartościowy. Rozpoznanie sprawców przemocy emocjonalnej chroni Cię przed takimi szkodliwymi skutkami. W filozofii stoickiej istotne jest uświadomienie sobie własnej wewnętrznej siły i wartości. Osoby stosujące przemoc emocjonalną próbują zdobyć dominację, wykorzystując słabości innych. Dlatego świadomość własnej wartości i nieprzywiązywanie zbyt dużej wagi do ich słów i czynów jest kluczem do utrzymania wewnętrznej równowagi. W kontaktach ze sprawcami przemocy emocjonalnej kluczowe znaczenie ma ustalenie granic. Nie należy pozwalać im na przekraczanie tych granic, zajmując wobec nich jasne i zdecydowane stanowisko. To udaremni ich próby przejęcia kontroli i ochroni cię. Ponadto bycie otwartym i szczerym podczas wyrażania siebie zmniejszy wpływ manipulacji. Szukanie wsparcia jest również skuteczną metodą radzenia sobie ze sprawcami przemocy emocjonalnej. Dzielenie się sytuacją z przyjaciółmi lub rodziną, którym ufasz, pozwala Ci stać się silniejszym emocjonalnie dzięki ich wsparciu. Również uzyskanie profesjonalnej pomocy może pomóc w tym procesie. Ze stoickiej perspektywy możesz poradzić sobie ze sprawcami przemocy emocjonalnej, utrzymując wewnętrzną siłę, wyznaczając granice i szukając wsparcia. Podejścia te pomogą Ci utrzymać równowagę emocjonalną i budować zdrowsze relacje. Pamiętaj, że świadomość własnej wartości i ochrona tej wartości to najskuteczniejszy sposób zapobiegania wszelkiego rodzaju nadużyciom. Rozdział 5. Ci, którzy zawsze kłamią. Stoicyzm uczy, że prawda i uczciwość są kamieniami węgielnymi życia.
Są jednak ludzie, którzy nieustannie kłamią i próbują oszukać innych. Ludzie, którzy stale kłamią, niszczą relacje oparte na zaufaniu i powodują nieufność wśród otaczających ich osób. Jak więc ze stoickiego punktu widzenia możemy postępować z takimi ludźmi? Po pierwsze, ważne jest, aby rozpoznać kłamstwa i zrozumieć ich szkodliwość. Kłamstwa powodują głębokie rany w związkach i podważają zaufanie między ludźmi. Kiedy spotykasz takich ludzi, musisz użyć umiejętności krytycznego myślenia, aby dostrzec ich kłamstwa i rozpoznać prawdę. Filozofia stoicka radzi nam, abyśmy skupili się na rzeczach, na które mamy wpływ. Być może nie będziemy w stanie kontrolować zachowania osób, które kłamią, ale możemy kontrolować sposób, w jaki na nie reagujemy. Dlatego niereagowanie na ich kłamstwa i obrona własnych prawd jest sposobem na zachowanie wewnętrznego spokoju. Bardzo ważne jest, aby zachować otwartość i jasność w komunikacji z osobami, które kłamią. Konieczne jest ustalenie prawdy poprzez bezpośrednie i spokojne odniesienie się do ich kłamstw. To zanegowie ich kłamstwa i zmniejszy ich wpływ na ciebie. Na koniec może być konieczne dokonanie przeglądu swoich relacji z ludźmi, którzy stale kłamią i, jeśli to konieczne, zakończenie tych relacji. Filozofia stoicka kładzie nacisk na unikanie niezdrowych relacji i utrzymywanie wewnętrznego spokoju. Jeśli daną osoba ciągle kłamie, co negatywnie wpływa na twoje zdrowie psychiczne, nie ma sensu kontynuować takiego związku. Ze stoickiej perspektywy możesz chronić swój wewnętrzny spokój i prawdomówność, przyjmując ostrożną i zdecydowaną postawę wobec ludzi, którzy nieustannie kłamią. Pomoże ci to zbudować zdrowsze i bardziej oparte na zaufaniu relacje. Rozdział 6. Ci, którzy nie biorą odpowiedzialności. Stoicyzm podkreśla znaczenie przyjęcia odpowiedzialności jednostki w jej życiu i skupienia się na rzeczach, które może ona kontrolować. Jednak niektórzy ludzie nieustannie próbują przenosić swoje obowiązki na innych i unikać przyznania się do własnych błędów. Tacy ludzie zarówno szkodzą swojemu rozwojowi osobistemu, jak i stają się ciężarem dla otaczających ich ludzi. Jak więc ze stoickiego punktu widzenia możemy postępować z ludźmi, którzy nie biorą na siebie odpowiedzialności? Przede wszystkim ważne jest rozpoznanie zachowań takich osób. Osoby, które nie biorą na siebie odpowiedzialności, często szukają wymówek, zrzucają winę na innych za swoje błędy i unikają przyczyniania się do rozwiązywania problemów. Kiedy zauważysz takie zachowania, musisz wyznaczyć własne granice, aby nie brać za nie odpowiedzialności. W filozofii stoickiej podkreśla się, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje własne działania i wybory. Dlatego też w kontaktach z osobami, które nie biorą na siebie odpowiedzialności, ważne jest, aby bezpośrednio i wyraźnie zwrócić uwagę na ich zachowanie. Wyjaśnij im, że muszą wziąć na siebie odpowiedzialność i rozwiązać problemy. W komunikacji z takimi osobami skuteczna może być także konstruktywna krytyka i prowadzenie rozmów zorientowanych na rozwiązanie. Zachęć ich, aby przyznali się do błędów i odpowiedzialności, ale nie bierzcie udziału w tym procesie. Uniemożliwiaj im przerzucanie swoich obowiązków na ciebie, utrzymując własne granice. Na koniec, być może będziesz musiał dokonać przeglądu swoich relacji z ludźmi, którzy nie biorą na siebie odpowiedzialności i, jeśli to konieczne, zakończyć te relacje. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie zdrowych i zrównoważonych relacji. Jeśli daną osoba stale przenosi obowiązki na innych, co negatywnie wpływa na twoje zdrowie psychiczne, powinieneś unikać utrzymywania takich relacji. Ze stoickiej perspektywy możesz zachować swój wewnętrzny spokój i równowagę, zajmując zdecydowane stanowisko wobec ludzi, którzy nie biorą na siebie odpowiedzialności. Pomoże ci to zbudować zdrowsze i bardziej konstruktywne relacje. Rozdział 7. Ci, którzy obwiniają innych. Stoicyzm podkreśla wagę wzięcia przez jednostkę odpowiedzialności za wydarzenia i sytuacje w swoim własnym życiu. Jednak niektórzy ludzie mają tendencję do ciągłego obwiniania innych, zamiast przyznania się do własnych błędów i niepowodzeń. Tacy ludzie zarówno utrudniają własny rozwój, jak i tworzą negatywną atmosferę dla otaczających ich ludzi. Jak zatem ze stoickiej perspektywy postępować z ludźmi, którzy obwiniają innych? Przede wszystkim ważne jest rozpoznanie zachowań takich osób. Osoby, które mają tendencję do ciągłego obwiniania, często atakują innych, aby ukryć własne błędy i uniknąć odpowiedzialności. Kiedy zauważysz takie zachowania, ważne jest, aby zająć spokojną i obiektywną postawę wobec ich zarzutów. Stoicyzm zaleca skupienie się na rzeczach, na które mamy wpływ. Być może nie będziemy w stanie zmienić zachowania osób, które obwiniają innych, ale możemy kontrolować sposób, w jaki na nie reagujemy.
Dlatego zamiast bronić się przed ich oskarżeniami, możesz zachować wewnętrzny spokój, utrzymując własne stanowisko i prawdę. Na koniec, być może będziesz musiał dokonać przeglądu swoich relacji z takimi osobami i, jeśli to konieczne, zdystansować się. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie zdrowych i zrównoważonych relacji. Jeśli daną osoba stale obwinia innych, co negatywnie wpływa na twoje zdrowie psychiczne, powinieneś unikać utrzymywania takich relacji.